Adam Balski, no stary, gratulacje, świetna walka. No dziękuję, świetna walka, ale jeszcze tam trochę tych błędów, trzeba uczyć się dalej, ale dobrze, jestem szczęśliwy, że zachowałem tą zimną głowę, przynajmniej na początku. No i co, no, czekamy i lecimy dalej. Takiego Oleksijenkę się spodziewaliście? Nie, może myślałem, że po dwóch, trzech rundach już tam odpuści, ale on cały czas, co mogę powiedzieć, na pewno potwierdzić, że mocny, silny, bo gdzieś tam te doły bił rzeczywiście, tak jak mówili, ostrzegali, że doły, to rzeczywiście zgadza się, silny gdzieś tam, no ale wiadomo, wygrałem i no i co, i tyle. Przede wszystkim dynamika, to raz, luz, dużo prawej ręki. I fajna akcja, która mi się bardzo podoba osobiście, to jest lewy dół i lewy, ten podbródek taki wydłużony. Fajnie to wchodziło. No, widziałem, że tam odkryte miał prawy łokieć, trochę podniesiony, to te kilka lewych haków weszło. No ale co, jeszcze tam tą lewą rękę za bardzo opuszczam, trener mi wspominał. Będziemy nad tym pracować do następnej walki, no i poprawić trochę błędów. I co, trzeba się uczyć dalej. Kilka razy złapał cię na prawą. Tak, nie powiem, bo dostałem gdzieś te doły, na pewno jeden dół odczułem. No i ten prawy, ale nie było tak źle, żebym się tam zachwiał czy coś. Dostałem, no i na nauczka, żeby trzymać wyżej tą lewą rękę. Ale czułeś cały czas, że kontrolujesz ten pojedynek? Tak, wszystko widziałem, wszystko w ringu widziałem, zachowałem tą spokojną w głowę i z tego się cieszę. Wszystkie ciosy widziałem, no czasami te błędy, ale wiadomo, jeszcze dużo nauki przede mną, więc trzeba dalej trenować. A co Piotrek Wilczewski mówił ci między rundami? Zadowolony ogólnie trener, że cały czas mam pracować tą lewą ręką, tylko żebym szedł w drugą stronę. No i czasami po prostu wchodziłem na lewą stronę, no i ten prawy gdzieś tam w głowę dostawałem. Ale cieszy się trener, myślę, że wszystko okej. Okay. No i lepszego zakończenia nie mogłeś sobie wymarzyć. Przeboksowałeś prawie cały dystans i w ostatnim 8 starciu tam prawy podbródek i lewy sierp zakończył ten pojedynek. Zgadza się, prawy hak, lewy firmowy, wszedł akurat, no już widziałem, że nie wstał, bo chyba tam przy 7 sekundzie to jeszcze leżał na kolanach. Wygrałem, cieszę się, no i co, tyle. Leżał na kolanach i później jak się podniósł, to też miał no, wzrok bardzo niewyraźny. No, Jumanji było w głowie. Nie wstał, już przy 7 sekundach wiedziałem, że już nie wstanie, wygrałem. No jestem zadowolony. Nie myślałem, że wygram, myślałem, że wygram na punkty jednogłośnie, ale cieszę się, wygrałem przed czasem i pasuje. No i co teraz? Chwila odpoczynku, dosłownie chwila i zbroisz się na Polsat Boxing Night, który odbędzie się już 24 czerwca w Wergorenie w Gdańsku. Tak, Polsat Boxing Night, na pewno dużo lepszy przeciwnik, trzeba trenować pod tego Meroro. No i co mogę powiedzieć, kilka dni odpoczynku i lecimy dalej, później wakacje, no i swoją drogą cały czas. Już miałeś okazję Meroro trochę pooglądać, rozpracować tego zawodnika? Nie, Meroro tak nie oglądałem, jedną walkę gdzieś tam zobaczyłem, chciałem się skupić na dzisiejszej walce, tak wyszło, 2-3 dni odpoczynku i będziemy myśleć o Meroro. Jak ty teraz w ogóle u ciebie sprawa wygląda z tym boksem? Możesz tylko boksować, czy musisz pracować, pomagają ci jacyś sponsorzy? No tak nie do końca, 2 tygodnie temu zwolniłem się z pracy, żeby się przygotować na ten Elk. No i co, pewnie będę jakoś dorywczo będę musiał pracować. Tych, co mam sponsorów, to chciałbym im podziękować, że mogłem się przygotować do tej walki. No ale wiadomo, wszystko kosztuje, trzeba się trenować, trzeba się dobrze odżywiać, żeby być dobrym, no to trzeba też w siebie inwestować. Ale widzę, Adam, że jeszcze troszeczkę miejsca na koszulce jest, także nowi sponsorzy mile widziani. Zgadza się, mile sponsorzy widziani, no ale wiadomo, zobaczymy jak to będzie, może się gdzieś tam spodoba, może już w ogóle nie będę musiał pracować nawet dorywczo i do tego dążymy. Miejmy nadzieję, że po Polsat Boxing Night, po takiej dużej imprezie, dobrze się zaprezentujesz, wygrasz oczywiście i wtedy się wszystko zmieni. Tak jest, tam będę przygotowany, jeszcze bardziej zimna głowa i myślę, że wszystko pójdzie z planem. Będziesz miał lepszego rywala, dużo większa impreza, publika, oprawa, to wszystko już tam sobie to gdzieś w głowie wizualizujesz, układasz? Tak, już dzisiaj całą sobotę od samego rana skupiony byłem, zimna głowa, bo wiedziałem, muszę dobrze wypaść, a następna gala jeszcze więcej presji, więc większy stres, no wiadomo, większa widownia, jeszcze na takiej to nawet nie byłem oglądać, no więc na pewno to gdzieś tam siedzi w głowie i trzeba się psychicznie na to przygotować. Jak będą przygotowania do Gdańska wyglądały, Dzierżeniów? Tak, cały czas w Dzierżeniowie, a co dokładnie, sparingi, coś, to jeszcze nic nie wiem. Dobra, Adam, ja już Cię dłużej nie zatrzymuję, jest dosyć późno, jeszcze raz Ci gratuluję. No, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.